Cześć. Chciałbym się dzisiaj podzielić z Wami kolejnym pomysłem, jaki mam na poprawę parametrów pracy tego prostownika walizkowego, który tutaj widzicie, firmy Elsin. Myślę, że wielu użytkowników samochodów osobowych ma ten prostownik gdzieś w garażu i leży pewnie nieużywany ze względu na swoje słabe parametry pracy. Choć jak mu się przyjrzeć bliżej, to jest dość fajnie przemyślanym urządzeniem. Ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe, tutaj zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, wyłączył się, ale zaraz po podpięciu do klem akumulatora przywraca swoją pracę. Ewentualnie można po prostu wyłączyć go z sieci na 20 sekund i bez podpinania do akumulatora również da nam napięcie na swoich zaciskach. Ale robienie gęstości tym prostownikiem no niestety jest męczarnią, bo no, trzeba go zostawić przynajmniej na 24 godziny podłączonego do jakiegoś większego akumulatora. No co nie jest zbyt zachęcające. I dlatego dość długo myślałem i szukałem, co zrobić, żeby poprawić po prostu parametry jego pracy. On w tej chwili jest podpięty do akumulatora już mocno wysyconego, w którym jest pożądana gęstość, to 1,28 g na centymetr sześcienny. No i jak widzicie, prąd ładowania mocno spadł już w tej chwili do takich wartości w granicach 600 mA. I gdyby go tak zostawić na jeszcze trochę, podejrzewam, że spadnie jeszcze poniżej 0,5 A. No więc ten proces wysycania będzie trwał dosyć długo. Ale zanim podzielę się z Wami tym swoim pomysłem, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, klikania na dzwonek i łapkę w górę, ewentualnie wspierania mnie poprzez linki zawarte pod filmem. Zobaczcie, dosyć długo szukałem przetwornicy, której typ tutaj widzicie na dole. I wymyśliłem sobie coś takiego, żeby po prostu podnieść napięcie na tym prostowniku, co da nam wyższy prąd podczas wysycania. Ta przetworniczka maksymalnie jest w stanie nam tutaj dać 3 ampery. Jak widzicie, są tutaj dwa potencjometry służące do regulacji prądu maksymalnego i napięcia. Te elementy, które tutaj widzicie podpięte do tego modułu, no myślę, że są niezbędne do prawidłowej pracy tego urządzenia. Na pewno ten kondensator, który jak widzicie ma tutaj 1000 mikrofaradów, no jest niezbędny do tego, żeby to urządzenie po prostu pracowało poprawnie i nie grzało się, dlatego że usunięcie go od razu podnosi tutaj do dużych wartości prąd poboru na wejściu, dlatego że te urządzenia potrzebują prądu już dość dobrze wygładzonego, taki prąd pulsujący z prostownika po mostku Greca no niezbyt dobrze go tolerują, więc trzeba sobie tutaj po prostu go troszkę wygładzić tym kondensatorem. Ta dioda nie jest tutaj niezbędna i jeżeli zdecydowalibyście się podłączyć na przykład na stałe ten moduł do jakiegoś prostownika i nie będziecie więcej nic przepinać, to ją można pominąć, dlatego że tutaj zawsze występują spadki napięć na wejściu i są tutaj straty dodatkowe, minimum to jest zawsze 0,6 V, ale przy rosnącym prądzie, jakimś tam kilkuamperowym, te wartości zbliżają się tutaj do 1 ampera, więc można go pominąć. Ja tutaj, znaczy ją pominąć, ja ją tutaj dałem, żeby po prostu podczas testów tutaj nie pomylić i nie spalić po prostu tej przetwornicy, gdybym się tutaj pomylił i podpiął odwrotnie bieguny. A po prawej stronie zabezpieczyłem sobie znowu przetwornicę, jak widzicie, taką pętlą dioda prostownicza i bezpiecznik, no to jest akurat 7,5 ampera, ale nie miałem już piątek, tutaj wystarczyłoby dać bezpiecznik 5-amperowy. Ta dioda jest tutaj podlutowana przeciwsobnie do biegunów, czyli katoda, czyli przeciwsobnie do kierunków przewodzenia katoda do plusa, anoda do minusa, żeby w razie, gdy się tutaj na wyjściu tego urządzenia pomylimy i podepnimy odwrotnie akumulator, no spali nam się po prostu bezpiecznik i to napięcie i ten prąd nie pojawi nam się tutaj nigdzie na przetwornicy. No i dodatkowo jeszcze ta dioda, która też zabezpiecza przed odwrotnym podpięciem do akumulatora. No więc żeby to było wszystko bezpieczne, no zrobiłem sobie to po prostu w taki sposób. Ona w tej chwili nie jest jeszcze podłączona. Ten prąd, który tutaj widzicie,
To jest prąd bezpośrednio wzięty z tego prostownika. I zaraz Wam pokażę, jak tutaj uda nam się, jakie prądy nam się uda uzyskać po podłączeniu tej przetwornicy. Ustawiłem sobie w tej chwili napięcie końcowe o wartości 16,2 V, żeby zaspokoić tutaj potrzeby osób, którym podoba się kulon i ładowanie w taki sposób, jak ładuje właśnie to urządzenie, czyli promowanym napięciem 16,2 V. Ograniczenie prądowe, jakie tutaj ustawiłem, to jest 2 ampery, ale jego tutaj w tej chwili możecie nie zobaczyć, bo podłączając, no przez moment, po prostu ten wysycony akumulator już momentalnie podnosi się na nim napięcie i prąd nam tutaj spada. Ja go teraz obciążę trochę, żebyście zobaczyli, jak to będzie się odbywać, gdy ten prąd tutaj będzie wynosił te 2 ampery na wejściu tego modułu. Tutaj jest wyjście z prostownika, czyli wejście modułu. No i mamy tutaj prąd prawie 3 ampery, a na wyjściu mamy tutaj te wartości, więc tak to wygląda w tej chwili. Ja zdejmę tutaj obciążenie. Napięcie powinno nam tutaj szybko zacząć rosnąć i prąd nam tutaj spadnie. No i to byłaby metoda zaspokajająca potrzeby osób, które chcą ładować akumulator stałym napięciem. Tutaj jak widzicie, ten prąd skuteczny ładowania od razu nam tutaj bardzo spada i niewiele nam po prostu ta cała modyfikacja tutaj pomoże, bo dalsza część będzie już przeznaczona dla osób, które nie boją się wyższych napięć, wyższych prądów, bo jak tutaj już tłumaczyłem wielokrotnie, to nie napięcia są problemem, tylko prądy. Więc żeby tutaj dało się uzyskać wyższy prąd wysycania, jakiś prąd skuteczny na przykład 2 czy 2,5 ampera dla naszych dużych akumulatorów, to nie wystarczy nam tutaj kręcić tym potencjometrem od amperów, bo jak zauważyliście, prąd jest ustawiony na 2 ampery, tylko że nie ma możliwości już w tej chwili uzyskania tej wartości prądu, dlatego że napięcie jest ustawione zbyt niskie. Napięcie na klemach akumulatorach wzrosło i prąd już po prostu bardzo nam spadł, tak jak widzicie w tej chwili już poniżej 400 mA, więc żeby ten prąd mógł po raz kolejny wzrosnąć, no to musimy podnieść sobie napięcie. Ja odepnę w tej chwili klemę z akumulatora, żebyśmy widzieli tutaj napięcie, jak się nam będzie zmieniać. Ustawimy sobie na przykład jeszcze napięcie 16,8 V, bo takie napięcie promuje na przykład baner na swojej stronie internetowej i informuje nas, że jego akumulatory ładują się właśnie do takiego napięcia. Z tym, że jak widzicie, ten akumulator też osiąga no, bardzo zbliżone napięcie i prąd wysycania nam tutaj spada. Jeżeli ktoś kiedyś mierzył napięcie na klemach akumulatora jakiegokolwiek podczas ładowania prostownikiem jakimś mocniejszym, to te napięcia przekraczają pod koniec wysycania 17 V i osoby, które próbują zrobić gęstość w dużych akumulatorach ponad 100 Ah czy 200, a może nawet 400, bo i takie pytania mi się zdarzały, no te napięcia muszą być dosyć duże, dlatego żeby osiągnąć po prostu skuteczne prądy ładowania tych akumulatorów i dla skrócenia czasu tego ładowania, no po prostu musimy podnieść sobie napięcie, żeby było czym wymusić prąd, bo nie ma po prostu innej możliwości fizycznej. Więc tutaj według własnych potrzeb. I w tej chwili, żebyśmy po raz kolejny mogli osiągnąć ten prąd przynajmniej 2 amperów, no musimy podnosić po prostu dalej napięcie. Ja będę tutaj kręcił do momentu, aż ten prąd osiągniemy. No i dobrze, zobaczmy. Teraz kończę regulację. Mamy prąd 2 ampery. Będę próbował dalej podnosić napięcie. No i ten prąd nam się tutaj zatrzymał. Ja kręcę regulacją od napięcia, podnoszę napięcie, ale jak widzicie, napięcie nam już nie rośnie, prąd się zatrzymał. Ja sobie tutaj ograniczę jeszcze ten prąd do wartości 2 A, tak jak wcześniej. Bo jak widać, troszkę przekręciłem za mocno.
No i mamy tutaj użyteczne 2 ampery do wysycania naszego akumulatora. Zobaczcie, ja teraz odepnę klemę. Jakie mamy tutaj napięcie? 20 V. I takie napięcia mają właśnie również prostowniki. Jak podepniecie bez akumulatora miernik, woltomierz jakiś do klem prostownika, podłączycie do niego kondensator zwykły, to też zobaczycie tam takie napięcia. Więc jeżeli ktoś się boi, można sobie to ustawić bez podpinania akumulatora do wartości na przykład tam 17,5 do 18 V. Chociaż to też jest zależne od tego, jaki prąd będziemy chcieli uzyskać w akumulatorze, bo tak jak mówiłem, jeżeli będziemy chcieli robić gęstości w większych akumulatorach, to żeby uzyskać ten prąd, będziemy musieli troszkę podnieść jeszcze napięcie. No i podpiąłem to do klem akumulatora. No jak widzicie, troszkę to jest mało precyzyjne, ale da się to wszystko podkręcić, wyregulować. Podniesiemy sobie tutaj trochę prąd ładowania do tych 2 A. Na wejściu no mamy 3,5 ampera, ale na wyjściu mamy 2, czyli tyle, ile potrzebujemy. Radiator da się dotknąć, jest wyczuwalnie ciepły, ale nie parzy, więc myślę, że jest ok. Spróbuję to jeszcze zwiększyć do większej, wyższej wartości. Zobaczymy, dojedziemy do 2,5 ampera. No nie dojedziemy, bo mamy za niskie napięcie, więc jeżeli tu nam już prąd nie rośnie, musimy sobie podnieść napięcie. O i tutaj, żeby nie przesadzić, bo wyłączy nam się ten LSIN. On powyżej 6 A po prostu odpina nam zasilanie. Ja tutaj cofnę potencjometr, bo za mocno odkręciłem. I w tej chwili mamy 2,5 prawie. Zobaczmy. Ile nam się tutaj maksymalnie uda podnieść? O. Myślę, że tutaj te 2,5 ampera to jest już taki maksymalny prąd, żeby po prostu ten prostownik nam się też nie wyłączył. O, znajdę sobie tutaj jakiś punkt graniczny. No i mamy mniej więcej te 2,5 ampera. W tej chwili ten radiator zaczyna już wyczuwalnie parzyć. On już w tej chwili będzie miał w granicach, myślę, że już około 50 stopni, bo już nie da się tutaj go zbyt długo przytrzymać. Jest już dość mocno gorący. Ale myślę, że on to jeszcze wytrzyma. Więc tak jak widzicie, można sobie wykorzystać po prostu taką przetworniczkę typu Step Up do tego, żeby po prostu poprawić sobie parametry pracy dowolnego małego prostownika, który no przy niższych napięciach daje nam wyższe prądy, bo musimy po prostu patrzeć na moc urządzenia. Ten prostownik no ma 70 V A, więc żeby dowiedzieć się, jaki prąd maksymalny nam tutaj może dać przy napięciu na przykład tych 17 V, to trzeba sobie podzielić te 70 V A przez napięcie, no i wyjdzie nam prąd maksymalny, jaki to urządzenie może nam dłużej dać. No i myślę, że to wszystko. No, nie będę wam pokazywał, w jaki sposób to zabudować, bo to już myślę, że każdy zrobi według własnej inwencji. Tutaj, żeby wykorzystać maksymalny prąd ładowania tego prostownika, to trzeba byłoby to urządzenie po prostu zrobić przez jakiś wyłącznik, gdzie początkowo przełączymy sobie na ładowanie bezpośrednio z prostownika, żeby nam ten prostownik dawał tutaj faktycznie maksymalny ten prąd 4 czy 3 ampery podczas rozpoczynania ładowania. No a później jak nam tutaj już spadnie prąd na przykład poniżej 2 A, czyli tego prądu skutecznego, który chcielibyśmy
żeby, którym chcielibyśmy ten akumulator ładować, no to po prostu sobie przepniemy, przełączymy wyłącznikiem jakimś tam dwurzędowym, który nam podłączy po prostu zasilanie poprzez ten moduł. No będziemy sobie po prostu robić wtedy gęstość i myślę, że za niewielkie pieniądze jesteśmy w stanie sobie po prostu tutaj poprawić parametry tego urządzenia. No i to tyle. No i zachęcam do takich eksperymentów, bo myślę, że każdy hobbysta będzie chciał sobie coś takiego w swoim garażu zrobić. No i to tyle. Dzięki, pozdrawiam.